Marek Suski, który jest członkiem Komisji Szymanowskiej na co dzień. No i cudowny wiceminister obrony narodowej Czesio Mroczek, który najpierw dziwnie patrzył na mnie, kiedy na każdym posiedzeniu podchodziłam do niego. Mówi: panie ministrze, ja muszę mieć tą kuchnię polową i chyba, żeby po prostu sobie odpuścić, żebym dała już mu święty spokój, załatwił to. Ale przyznam szczerze, bo przecież pan minister też dostał takie podziękowanie. Widziałam, że to jest fantastyczna rzecz. Ja się cieszę, że to się w ogóle udało zorganizować przed sezonem zimowym, a poza tym powiedziałam, że jeżeli nawet by nie udało się tego pozyskać, to ja muszę kupić tą kuchnię polową, bo twoja determinacja, twoja Marku i twoja Elu była tak silna, że taką determinacją mnie też zarazili. Cieszę się bardzo. Dziękujemy. Ja życzę, żeby ta kuchnia służyła wszystkim potrzebującym i to, co robicie, to naprawdę wymaga pokłonu każdego człowieka. To jest naprawdę przyjemność się włączyć w takie działania, bo niesamowite to, że ta kuchnia sprawia wam tyle radości, a przede wszystkim tak będzie wam służyła i wierzę w to, że to będzie wykorzystane maksymalnie. Dużo ludzi.